Witajcie, moi drodzy. Po ostatnim filmie wiecie o tym, że wierzę w to, że możecie się zmienić, że wierzę w to, że macie w sobie siłę, żeby dokonać takiej zmiany. Natomiast ja po Waszych komentarzach i po kilku wiadomościach, które już od Was dostałem, wiem, że taki film wspierający Was był dla Was bardzo potrzebny. I dziś. Pójdziemy o krok dalej w kierunku Waszego lepszego życia, podnoszenia jakości Waszego życia, i porozmawiamy o tym, że nie warto przepraszać za to, kim jesteś i warto w końcu zacząć żyć na własnych zasadach. A więc można powiedzieć, że porozmawiamy dziś o szacunku do samego siebie. Bo szacunek do samego siebie jest bardzo ważnym elementem naszego rozwoju, jest bardzo ważnym elementem wspierającym naszą zmianę. Bo jeżeli masz do siebie szacunek, to wiesz, że możesz sobie zaufać, że jak wyznaczysz sobie kierunek w tym rozwoju, w tej zmianie, to dotrzymasz sobie danego słowa. Natomiast kiedy tego szacunku do samego siebie ci brakuje, to tak naprawdę bardzo często możesz zwątpić w momencie, kiedy pojawią się trudności, kiedy pojawią się przeszkody, i ja pomogę Ci dzisiaj rozpocząć taką drogę w budowaniu szacunku do samego siebie. Bo pamiętaj, że kiedy stale przepraszasz za to, kim jesteś. To pokazujesz samemu sobie, że nie zasługujesz na lepsze życie. Jeżeli nie masz do siebie szacunku, to pokazujesz sobie, że w twoim życiu nie ma przestrzeni do tego, żeby się zmienić, żeby podnosić jakość tego życia. Dlatego ten szacunek do samego siebie jest tak ważny, a szacunek jest bardzo mocno powiązany z tym, czy ty przepraszasz tak ogólnie za to kim jesteś i jak żyjesz. Bo jeżeli stale przepraszasz za to kim jesteś, to znaczy, że popełniasz stale ten sam błąd i zamiast właśnie rozwiązać ten problem, to za co ty przepraszasz. Ty stale wpadasz w te same sidła, stale wpadasz w ten sam mechanizm i w końcu trzeba przełamać ten wzorzec. I kiedy mówimy o braku szacunku do samego siebie, to bardzo często ty po prostu czujesz to tak intuicyjnie, że nie możesz na sobie polegać. I stąd wynika ten twój brak szacunku, mimo tego, że my czasami tak racjonalnie nie potrafimy tego wytłumaczyć, my wewnętrznie gdzieś czujemy, że po prostu nie możemy na sobie polegać. I chodzi tutaj o taki brak zaufania do samego siebie. Moi klienci często właśnie mówią mi o takim braku zaufania do samego siebie, i takie osoby często mówią: Ja nie jestem pewny, czy nie jestem pewna, co ja zrobię w danej sytuacji, co ja zrobię, kiedy pojawią się emocje, kiedy pojawi się jakaś nadarzająca okazja, nie jestem pewny swoich zachowań, a więc jestem w pewien sposób niestabilną osobą. A kiedy czuję, że jestem niestabilny, to czuję też swoją słabość. A tą słabość bardzo często też wyczuwają inne osoby, i takie osoby często czują, że nie mogą na nas polegać. I właśnie o to chodzi. Brak zaufania do siebie, brak szacunku do siebie to nie jest tylko coś, co czujesz względem samego siebie. To jest również coś, co czują względem ciebie inne osoby. I ten brak szacunku do siebie powoduje, że inne osoby nie mają do ciebie szacunku. I ten brak szacunku do samego siebie, brak zaufania do samego siebie, bardzo często wynika z jednego źródła. I tym źródłem są nasze słowa, słowa, których nadużywamy, a dokładnie chodzi o to, że ty bardzo często nie dotrzymujesz danego sobie słowa. Czyli można powiedzieć, że składasz samemu sobie jakieś obietnice, a później samego siebie zawodzisz. I chodzi tutaj o rzucanie takich wielu słów na wiatr, które są puste, które nic nie znaczą. I ty dobrze wiesz, że te obietnice, które składasz samemu sobie, one nic nie znaczą, bo bardzo łatwo ci jest złamać dane sobie słowo. I stąd bardzo często wynika ten brak szacunku, to, że ty nie czujesz, że zasługujesz na coś lepszego w życiu, że ty masz takie poczucie, że nawet jak będziesz się starać, Wzmocnić tę jakość swojego życia, to i tak nie dotrzymasz tego swoje, danego sobie słowa, i ostatecznie poddasz się w momencie, kiedy pojawią się jakieś pierwsze problemy. W ostatnich filmach mówiłem wam o tym, że nikogo nie musicie pytać o zgodę, czy wy zasługujecie na lepsze życie. Problem jednak w tym, że jeżeli nikogo nie musimy pytać, to nie skupiamy się również na sobie. I chodzi o to, że ty musisz otrzymać swoje własne pozwolenie, żeby mieć to lepsze życie. I ja pracując z wieloma osobami wiem, że my sami przed sobą bardzo trudno mamy się przyznać, że zasługujemy na coś lepszego w życiu, bo uwierzyliśmy w słowa krytyki osób, które nas otaczały, bo sami sobie te słowa krytyki powtarzamy, bo jesteśmy sami sobie tym najsurowszym sędzią, bo mamy w sobie tak dużo negatywnych emocji względem siebie, właśnie w kierunku tego braku zaufania, braku pewności tego, jak zachowamy się w danych sytuacjach, i my czujemy się ze sobą źle. A więc, w konsekwencji, nie dajemy sobie takiego przyzwolenia na to, żeby zmieniać swoje życie na lepsze. I naprawdę wielu z nas ma ogromne problemy w tym, żeby uwierzyć, że my zasługujemy na coś lepszego w życiu, że coś lepszego w życiu może nas spotkać. I my naprawdę bardzo, bardzo często sami sobie rzucamy kłody pod nogi, kiedy powtarzamy sobie ciągle w głowie, ty na to nie zasługujesz. Kiedy zabieramy się za coś, kiedy próbujemy się zmienić, kiedy próbujemy coś w sobie wzmocnić, jakieś pozytywne cechy, ostatecznie w swojej głowie powtarzamy ciągle te negatywne słowa, które bardzo często brzmią Ty na to nie zasługujesz. Tobie i tak się nie uda. I nie ma się co dziwić, że my się poddajemy, kiedy ciągle w głowie słyszymy te słowa, że nam się nie uda, że my na to nie zasługujemy. Dlatego, kiedy mówię, że nie musisz nikogo pytać o to, czy możesz mieć lepsze życie, nikogo nie musisz pytać o zgodę, to pamiętaj, że jest jedna osoba, którą jednak musisz o to zapytać. I to jesteś ty sam. I chodzi o to, żeby otrzymać od siebie samego pozwolenie. Że ja naprawdę zasługuję na lepsze życie, że ja naprawdę zasługuję na to, żeby podnosić jakość tego życia, żeby coś w tym swoim życiu zmienić. Ty jesteś tą jedną osobą, którą musisz zapytać o zgodę i tutaj warto być ze sobą szczerym, bo jeżeli naprawdę nie czujesz tego, że zasługujesz na coś lepszego, to tak naprawdę Twój rozwój nigdy nie wyjdzie poza pewien poziom, i prawdopodobnie sam siebie zablokujesz. Bo pamiętaj, że brak takiego swojego własnego przyzwolenia na to, że zasługujesz na lepsze życie, to jest taka największa kotwica, która trzyma Cię w miejscu. To jest taki najmocniejszy hamulec, który dopiero jak zostanie odblokowany, to Twój rozwój nabierze tempa. A więc pierwsza rzecz, kiedy myślisz o życiu na własnych zasadach, to jest myślenie o tym, że ja dłużej nie chcę przepraszać za to, kim jestem, nie chcę dłużej się zastanawiać, czy ja zasługuję na lepsze życie, tylko w końcu chcę sam sobie dać takie przyzwolenie. Tak, ja naprawdę chcę mieć lepsze życie, ja na to zasługuję, ja pozwalam samemu sobie do tego dążyć. I kiedy mówimy o szacunku do samego siebie, o życiu na własnych zasadach. No to możemy się zastanowić, no dobrze, skoro tak wygląda do tej pory moje życie, to jak ja mam zacząć żyć na własnych zasadach? Przede wszystkim wszystko zaczyna się od ciebie i od tego, jak ty siebie obecnie znasz, bo ty musisz wiedzieć, kim ty jesteś w tym momencie. I to jest bardzo trudne pytanie, od którego bardzo często trudno jest rozpocząć takie poszukiwanie swojej własnej drogi. Dlatego zanim odpowiesz sobie na to pytanie, kim ty jesteś dokładnie w tym momencie, no musisz sobie odpowiedzieć na inne pytania, które często bywają dla nas łatwiejsze. I pierwsze takie pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, to jest pytanie, kim ja już nie jestem, kim ja byłem, ale się zmieniłem, ale mam też świadomość, że jakiś bagaż doświadczeń ze sobą ciągnę. A więc jest to pytanie o Twoją przeszłość kim ty już nie jesteś, ale byłeś? Jaki z tego wynika bagaż doświadczeń? Jakie mogłeś wyciągnąć wnioski? Jakie doświadczenia przeżyłeś? Jakie traumy i jakie trudne emocje z sobą niesiesz? A więc to jest to ważne pytanie, bo kiedy wiesz, kim ty byłeś, w jakim tym miejscu byłeś, jak się zmieniłeś, to dużo łatwiej będzie ci też znaleźć odpowiedź na to pytanie, kim ja jestem w tym momencie. I dodatkowo, kiedy już wiesz, jak wygląda ta Twoja przeszłość? Kiedy jesteś świadomy tych różnych trudnych momentów w swoim życiu, zastanów się również nad jeszcze jedną rzeczą. Zanim sobie będziesz odpowiadać na pytanie, kim ja w tym momencie jestem, to zastanów się, kim Ty w tym momencie nie chcesz już być. To jest właśnie taka świadoma intencja zmiany. No bo jeżeli znasz swoje różne zachowania, na przykład w pewnych sytuacjach zachowujesz się agresywnie, albo w pewnych sytuacjach nie potrafisz walczyć o swoje zdanie, no to wiesz, że nie chcesz już być taką osobą i mimo tego, że jeszcze nie jesteś pewny, w którą stronę pójdzie Twoja zmiana, kim ty dokładnie w tym momencie jesteś, bo to jest trudne, bardzo szerokie pytanie, to już po takich obserwacjach samego siebie wiesz. Że pewną osobą już nie chcesz być. Nie chcesz być osobą agresywną, albo nie chcesz być osobą, która nie ma pewności siebie, i to jest coś, co wymaga Twojej intencji, co wymaga takiej świadomej zmiany. I to pytanie, kim ja już nie chcę być, bo to blokuje mnie w życiu, bo to jest taką moją kotwicą, bo to jest tym hamulcem, o którym mówiłem, to jest właśnie ważna sytuacja. Czasami, zanim odpowiesz sobie na pytanie, kim jesteś, Musisz wiedzieć, kim naprawdę w tym momencie nie chcesz być, jakich wzorców zachowań nie chcesz już powielać. I kiedy zastanawiasz się nad tymi pytaniami, kim jesteś, kim nie chcesz być, kim byłeś, ale w jaki sposób cię to zmieniło, jaki ciągniesz za sobą bagaż doświadczeń, możesz zadać sobie takie, takie ważne pytanie. Pytanie, z którym zmagają się często moi klienci. I to pytanie brzmi, jakie są Twoje obecnie trzy życiowe priorytety? Trzy życiowe priorytety w tym dokładnie momencie i czy to się w ostatnim czasie zmieniło, bo wiele osób, które przychodzi do mnie na konsultacje, dochodzi właśnie do wniosku, że to właśnie w ich życiowych priorytetach zaszły jakieś zmiany. Oni nie do końca wiedzą, skąd te zmiany wynikają i właśnie dlatego zgłosili się na konsultację, bo chcieliby zrozumieć samych siebie, dlaczego coś zmienia się w ich życiu, a oni nie do końca wiedzą, w którą stronę pójdzie ta zmiana. I dlatego pytam cię w tym momencie: jakie są twoje trzy życiowe priorytety? I czy to się zmieniło w ostatnim czasie? Jest jeszcze jedno pytanie, które może Ci pomóc w znalezieniu tych trzech życiowych priorytetów, takich Twoich, szczerych, prawdziwych. Zastanów się, czy jeżeli nikogo w tym momencie nie musiałbyś, nie musiałabyś pytać o zgodę, to czy Twoje priorytety by się zmieniły? Bo często osoby, które zrzucają z siebie taki bagaż odpowiedzialności za inne osoby, patrzą na swoje życie zupełnie inaczej i widzą, że te życiowe priorytety są bardzo mocno powiązane z sytuacją, w której się znalazły, natomiast nie czują, że te priorytety są dla nich prawdziwe. Dlatego zadaj sobie to pytanie: czy jeżeli w Twoim życiu w tym momencie nikogo nie musiałbyś pytać o zgodę, to czy Twoje trzy życiowe priorytety by się zmieniły? Bo to jest bardzo ważne pytanie. I zastanów się również, czy ty w ogóle potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? Jakie są twoje trzy życiowe priorytety? I czy ta pierwsza odpowiedź, która przychodzi ci do głowy, to nie jest taka odpowiedź, którą ty sobie trochę wmawiasz, taka odpowiedź na pokaz, taka odpowiedź, która bardzo dobrze brzmi, ale zupełnie nie ma nic wspólnego z tobą, ponieważ pracując z wieloma osobami, wiem, że często my mamy taką gotową odpowiedź właśnie o nasze wartości, o nasze priorytety życiowe. Ale jest to odpowiedź, która jest pusta, która nic dla nas nie znaczy i która tak naprawdę nie pociąga za sobą żadnej życiowej zmiany. I kiedy zadasz sobie to pytanie o te trzy życiowe priorytety, chciałbym Cię skłonić do odpowiedzi na jeszcze jedno pytanie: czy zdarza Ci się przepraszać za to, kim jesteś? Czy wstydzisz się swoich zachowań? Czy wstydzisz się swoich słabości, swoich złych nawyków? Czy wstydzisz się tego, że nie można na tobie polegać, albo że ty sam nie możesz na sobie polegać? Czy wstydzisz się tego, że stale wpadasz w ten sam schemat? I to jest bardzo ważne pytanie. Czy my mamy czego się wstydzić w swoim życiu? Czy wstydzimy się i przepraszamy ciągle za te same rzeczy? Te błędy wracają do nas jak taki bumerang. I my żyjemy trochę jak w takim dniu świstaka, powtarzając pewne błędy, za które stale się wstydzimy. I to jest właśnie moment, kiedy jak to sobie uświadomisz, że wstydzisz się takich rzeczy, które powracają do ciebie jak ten bumerang. To jest moment, żeby w końcu przestać się wstydzić za to, kim jesteś, przestać się wstydzić za samego siebie, ponieważ ten wstyd za siebie. Bardzo mocno blokuje naszą zmianę i bardzo utrudnia nam życie na własnych zasadach w takiej dobrej jakości życia. I kiedy zdasz sobie sprawę, że do tej pory wielu rzeczy, takich powtarzalnych rzeczy, ty się wstydziłeś, czy wstydziłaś, ale już nie chcesz wstydzić się samego siebie, to właśnie jest to moment, w którym ty dokonujesz takiego postanowienia, że świadomie chcesz zmienić coś w swoim życiu i w końcu zaczniesz być kimś, kto może zaufać samemu sobie, a w ten sposób inni ludzie również Tobie będą ufać, inne osoby będą również Cię szanowały, bo będą widziały, że Ty również szanujesz samego siebie. A jeżeli chcesz mieć większy szacunek do samego siebie, to podejmij już dziś tą świadomą decyzję, że nie będziesz już więcej łamać danego sobie słowa. I jak to zrobić, żeby nie łamać danego sobie słowa? No, przede wszystkim dla wielu osób pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. To jest zmniejszenie oczekiwań względem samego siebie. Często porywamy się z motyką na słońce i chcemy osiągnąć coś, co nie jest w naszym zasięgu. A więc dla wielu osób pierwszym krokiem będzie zmniejszenie oczekiwań względem samego siebie i nie oczekiwanie od razu jakichś ogromnych sukcesów, ale właśnie budowanie swojego życia po kawałku. Bo co ci z tego, że Myślisz o sobie właśnie w takich wielkich kategoriach, skoro stale nie dotrzymujesz sobie słowa. Może lepiej Twój cel podzielić na pół i w końcu dotrzymać swojego słowa i zrealizować ten cel. Może nie chodzi o to, żebyś schudł teraz 20 kg, ale schudnij 5 kg i udowodnij sobie, że możesz to zrobić. Bo my często, kiedy właśnie mamy zbyt wysokie oczekiwania względem samych siebie, to żyjemy gdzieś w takiej naszej iluzji, w naszych marzeniach. Ale to nie przekłada się na naszą rzeczywistość, i dlatego czasami trzeba zmniejszyć swoje oczekiwania i udowodnić sobie, że Ty możesz iść w wybranym przez siebie kierunku, a nie tylko marzyć o tym, że ta zmiana w życiu się pojawi. I kiedy nie chcesz już dłużej łamać danego sobie słowa, to zmniejszając swoje oczekiwania, dostosuj również swoje priorytety. Zastanów się, czy te priorytety, które tutaj dzisiaj sobie pomyślałeś, czy podałeś, to naprawdę są priorytety, którymi ty chcesz się kierować. A może takie masz priorytety, które ci uniemożliwiają trzymanie się danego sobie słowu. Kolejna rzecz to jest przestanie żyć pod dyktando innych osób, przestanie oglądania się na te inne osoby, porównywania się do nich, o czym mówiłem już w ostatnich materiałach. Jeżeli chcesz żyć na swoich własnych zasadach, Musisz porównywać samego z siebie z sobą z przeszłości i zobaczyć, czy ty idziesz we właściwą stronę, bo często może się okazać, że ty czujesz, że się zmieniasz, ale jak przyjrzysz się sobie z przeszłości i twojej obecnej wersji siebie, to zauważysz, że ta twoja zmiana jest tylko iluzoryczna, że może wydaje ci się, że się zmieniasz, natomiast nie idziesz we właściwą stronę, nie nabierasz do siebie szacunku, nie masz do siebie większego zaufania. Ta zmiana po prostu jakoś się toczy, ale nie daje ci też żadnej satysfakcji. Jeżeli naprawdę chcesz przestać łamać dane sobie słowo, to tak jak mówiłem, zmniejszenie oczekiwań, dostosowanie priorytetów, Nie życie pod dyktando innych osób to są wszystko ważne rzeczy, ale na końcu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Żeby to wszystko zrobić, musisz nauczyć się szczerości. Musisz nauczyć się być szczery sam ze sobą, ale musisz też być w tym bardzo uczciwy. Nie możesz być swoim takim najsurowszym katem, sędzią, który powtarza różne zasłyszane na swój temat słowa, ciągle sobie powtarza, że na coś nie zasługujesz, że czegoś nie dasz rady, tylko musisz być ze sobą szczery. Bo to właśnie ta szczerość pomoże Ci obniżyć oczekiwania i sięgać po to, co jest w Twoim zasięgu, to ta szczerość pomoże Ci zrezygnować z pewnych priorytetów, które nie są dla Ciebie prawdziwe, ale bardzo fajnie brzmią, i to ta szczerość pokaże Ci, co Ty jesteś w danym momencie w stanie osiągnąć, w którą stronę Ty możesz się zmienić, natomiast ta szczerość będzie kluczowa, żeby ruszyć z miejsca, bo w momencie, kiedy jesteśmy sami ze sobą szczerzy, to wtedy możemy właśnie robić coś, co ma realne przełożenie na nasze życie. Kiedy brakuje ci tej szczerości, żyjesz w sferze marzeń, w sferze iluzji, i tak naprawdę nic w swoim życiu się nie zmienia. A więc, na koniec tego materiału zastanów się jeszcze raz dobrze: czy naprawdę chcesz dalej przepraszać za to, kim jesteś, czy może chcesz zacząć żyć na własnych zasadach? A do życia na własnych zasadach potrzebne ci jest ogromne zaufanie do samego siebie, taka pewność tego, że jak dasz sobie słowo, to tego słowa nie złamiesz. Bo jeżeli dotrzymujesz sam sobie danego słowa, to pamiętaj, że inne osoby też to wyczują i będą widziały, że mogą na tobie polegać. Natomiast w momencie, kiedy ty dajesz sobie słowo, łamiesz to słowo. To jesteś osobą niestabilną, której trudno zaufać, która sama sobie nie ufa i która tak naprawdę bardzo często też nie wie, czego chce od życia. Dlatego, jeżeli nie chcesz już przepraszać za to, kim jesteś, to musisz wiedzieć dokładnie, czego ty chcesz od życia, i musisz wyrobić w sobie tą wiarę, że masz w sobie wystarczająco dużo siły, aby sięgnąć po to, co ty chcesz. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak właśnie dbać o tą swoją wewnętrzną siłę, to zobacz mój poprzedni materiał. Tam dokładnie to opisuję, jak na przykład strzec się przed tymi wampirami energetycznymi, które wysysają z nas tą energię i ty musisz się nauczyć przed nimi chronić. Dlatego, jeżeli chcesz mieć zaufanie do siebie, nie przepraszać za to, kim jesteś, to musisz wiedzieć, jaki jest Twój pomysł na życie. Ale musisz mieć też w sobie wystarczająco dużo siły, żeby wedle tego pomysłu żyć. No bo co ci z tego, że masz jakiś pomysł na życie, który tak wewnętrznie czujesz, że nigdy nie będzie w twoim zasięgu? I to jest, powoduje tylko i wyłącznie taką życiową frustrację, że z jednej strony wiesz, czego chcesz, a z drugiej strony wiesz, że nigdy tam nie dojdziesz, że nigdy tego nie osiągniesz. I to powoduje frustrację, to że jesteśmy takimi osobami krytykującymi, wiecznie narzekającymi, wiecznie mającymi do siebie pretensje i to do nikąd nie prowadzi. Ty, kiedy chcesz mieć taką pewność, że możesz sobie zaufać, to musisz wiedzieć, gdzie chcesz iść, kim musisz się stać, żeby tam dojść i po prostu realizować ten swój cel. Nie jest to łatwe, natomiast wszystko zaczyna się od takiej świadomej decyzji. Że pewnych rzeczy do tej pory się wstydziłem, czy wstydziłam, ale w tym momencie podejmuję już tą decyzję, że jak dam sobie słowo, to tego słowa nie złamie i w ten sposób zacznę budować zaufanie do samego siebie, a to zaufanie do samego siebie rozleje się też na inne osoby, i inne osoby zobaczą, że mogą mi zaufać i zaczną na mnie patrzeć zupełnie w inny sposób. Jeżeli Potrzebujesz wsparcia, żeby zacząć żyć na swoich własnych zasadach, żeby przestać się wstydzić tego, kim jesteś i jak żyjesz. To bardzo serdecznie zapraszam Cię również na konsultacje indywidualne, na których mogę Ci pomóc znaleźć Twoją własną drogę do rozwoju, do zmiany, do lepszego życia. Zachęcam Cię również do oglądania pozostałych materiałów, które pojawiają się w ostatnim czasie, ponieważ one naprawdę mogą Ci pomóc zbudować lepsze życie i podnieść jakość tego Twojego obecnego życia. Zapraszam Cię też na kanał mojej żony Basi, gdzie przygotowuje ona różne materiały na temat mechanizmów psychologicznych, które w wielu kontekstach życiowych mogą Ci pomóc. Także wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki, ale to od Ciebie zależy, czy zaangażujesz się w to, żeby tą wiedzę zdobyć, ale też żeby ją wykorzystać w życiu. Bo pamiętaj, że wiedza jest tylko początkiem. Potrzebne jest również właściwe mentalne nastawienie, ale potrzebny jest ten trzeci krok, o którym ostatnio mówię bardzo często, czyli krok, który polega na konkretnym działaniu. A więc zachęcam Cię do wzmacniania swojej mentalności, do zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim do wcielania tego wszystkiego w życie. Daj znać w komentarzu, na jakim etapie jesteś, jeżeli chodzi o budowanie zaufania do samego siebie i czy zdarza Ci się przepraszać za to, kim jesteś. I w jakich kontekstach? Myślę, że to będą ważne komentarze, które dodatkowo wzbogacą ten materiał, i już z góry za te wszystkie Wasze komentarze bardzo Wam dziękuję.